Hej, witajcie w kolejnym odcinku z rodzinką zastępczą. Mamy tutaj wczesny poranek po ostatnim naszym świątecznym dniu. Tutaj Adrian jest właśnie w pokoju dzieci, tam przyszedł coś pomóc, ale on chce bardzo siku, więc go wsiadł po prostu do toalety. A Natasza pójdzie do dzieci. Najpierw może włoży Daniela do kojca z powrotem. I co nasz Cyprian? Cyprian chce siusiu i jest brudny. Teraz tak, to może najpierw go... Dobra. Zmienił pieluch. A nie możemy mu zmienić pieluch. Kurczę. Dobra, a weź go wyjmij. W czym ja go wykąpię? Nie mam wanny w domu. Czemu nie mogę go umyć w tym? O, jest! Mogę. Mogę jednak, dobra. O, znowu nie idę do szkoły. Co tak marudzisz? Co tak marudzisz? Weź butelkę dla Cypriana jeszcze. O, co? Aha, bo oni wszyscy są chorzy. Niestety. Gdzie jest mały szkrab? Ja cię mogę zganić? Nie mogę cię zganić. Nie dobrze, bo znowu mi się to maszczą. Zmyj tą podłogę. Matko boska, jak oni kaszlą. Czy... Aha, to jest... Dopiero zjesz, dobrze. Zostaw. Musisz zjeść śniadanko najpierw. Pytałeś to? A to możesz wyszeć? Nie możesz. Długo tu jeszcze? Mamy niestety tylko dwie łazienki. Na tyle simów to jest naprawdę mało. Czemu ty się przytulasz z tym piesem? Miałeś zjeść. No dobrze, już tam wyściskaj go, a potem sobie zjedz. No, wiem, że ci tu brakuje. Adrianku! Ale to jest Harmider. O, jeszcze tutaj idę, to ty. Idź graj, bo tutaj potrzebna toaleta. Dla Wolfganga. No i nie wiem, moi drodzy, czy dzisiaj zrobimy imprezę noworoczną, czy nie. Tak się nad tym zastanawiam właśnie. No... Ups. To ty sobie tak możesz wejść do toalety, jak tata siedzi na chlupie? Przepraszam bardzo, przyszły tata. Musisz poczekać, kochanie. Chciałabyś odrobić lekcję. Jezus Maria. Dobra, ogarnijmy powoli. On by chciał się pobawić. Czy on już wszystko umie? Zacznijmy od tego. Mów. Chyba umie wszystko, z tego co widzę. To nie wiem, możecie się pobawić. Chwilę. Może to coś wam podniesie trochę rozrywkę. Tobie też brakuje rozrywki. A w ogóle pokaż mi swoje umiejętności. Ja tu patrzyłam, nie patrzyłam. Aha, Jezu, ty idziesz na 17 do pracy. Ups. Nie będę ryzykować, bo zaraz mi coś się stanie. Zadzwoń po technika naprawczego. Najlepiej. To kiepsko, bo chciałam, żebyście razem ogarnęli dom, ale dobra. Niech on już sobie idzie do tej pracy, jak musi. Gdzie to jest? Majster, dobra. Bo to inaczej się nazywa. Jak ja ci mam ponieść rozrywkę? Tak. Wszystko tak. Idź może tutaj po mnie na kąpie. Graj sobie w coś tam. Wszyscy mają taką rozrywkę, że masakra. Ty już jesteś szczęśliwy? Co byś chciał jeszcze? Rozmawiać i przytulać się. No to mów z nim. Przytul. Czy on ma dzisiaj urodziny? Dobrze pamiętam? Nie, za dwa dni. To chyba Daniel ma urodziny. Widzę, że się dobrze bawisz, Berenika. Ale czemu ty nie skorzystałaś? Skorzystaj. Potem możesz posprzątać trochę w domu.
pomóc, bo tutaj jest, opatrzcie, ile mam do tego sprzętu, nawet nie wiedziałam. Dobra. On się miewa całkiem dobrze. Może go jeszcze wrzucić do końca, bo widzę, że jest taki niedospany. Ty troszkę posprzątaj. Nie wiem, czy zrobimy dzisiaj to przyjęcie noworoczne, bo szczerze mówiąc, po ostatnich przyjęciach to już mi się wszystkiego odechciało. Tak troszkę. Także zobaczymy, jak nam wyjdzie z czasem przede wszystkim. Bo ten Wolfgang w ogóle pracuje dzisiaj we 22, także... No w sumie mógłby się załapać na to przyjęcie jeszcze, jak wróci z pracy. Także nie wiem, sama zobaczymy. I teraz tak, Nataszy trzeba pomnieć zabawę również. Ale chyba trzeba nakarmić jeszcze Danielka. O, rachunki. A więc może daj Danielowi jeść. O, właśnie, po niego idziesz świetnie. Patrz, jakie może być uczucie. Idealne. Naprawiony? Nie naprawiony. Hello! Adolfina! Spoko. Podnieś sobie tą zabawę szybciej. O, ty byś chciał skakać na skakance, czekajcie. Przy okazji mi się spełni. To poskacz sobie troszkę. Karmisz go? Nakarmiłaś go? No to trzeba teraz zmienić pieluszki. Zmienił pieluszki. Możesz go potem włożyć z powrotem do kojca i tu posprzątać znowu. A dzieci dzisiaj znowu zostają w domu. Odpręż się. Czy nie możesz czegoś kreatywnego bardziej porobić? Czekajcie, gdzie ten pies? Pochwal za. On jest smutny pewnie. No pewnie, że jest smutny i zmęczony, to się nim zajmie. O, ty już masz fajną zabawę. O, Jesus. Idź, weź coś zjedz. Okej, wszyscy ogarnięci mniej więcej. Weź sobie to. No tak, tobie rozrywki brakuje. To ty naprawisz telewizor. Bo nasz majster się wypiął. Aha, on tutaj nie ma jak dojść. No. Dobrze. No. Na razie stoi po dziewięciu. Teraz napraw. Nie marudź. Ktoś to musi robić w tym domu. No już, zaraz tutaj Wolfgang cię wysadzi, znaczy wyjmie. Weź go. Weź go szybciej. Ten jeszcze w piżamie łazi w ogóle. Możesz go odłożyć i opróżnić to? Zajęte. Napraw telewizor. Dalej tu rozdeptujesz. To rozdeptuj. Przydaje się na coś. Możesz naprawić ten telewizor? Wiem, że to nie twoja robota, ale wiesz. Twój facet musi się ogarnąć przed pracą. No fajnie, ten stolik nie przeszkadza nikomu. Także spoko. A ktoś tu chipsów nie posprzątał. Ty jesteś już szczęśliwy? Zrób se, siusiu. Teraz to do niego nie mów, zaraz sobie z nim porozmawiasz. Tu jest, tu nikogo nie ma, to zmyj podłogę i wyczyść ten prysznic. Wyczyść. Napraw, wszystko się psuje w tym domu. Naprawiłaś? O, super, odsuń telewizor. Biedna Natasza musi robić takie rzeczy. No ale cóż, ktoś musi się tym zajmować w domu, a Wolfgang też się musi ogarnąć przed pracą, także wiecie. Telefonu jak zwykle nie ma czasu odebrać. Chciałam wziąć cały stolik. Dobra, nie wiem jak on stał, niech na razie będzie tak, bo nie mam kodów wpisanych. No i dobra, chyba wszyscy ogarnięci. O,
Paranika idzie odebrać telefon, fajnie. Pewnie znowu ten dziadek dzwoni. Nie. Nie może podejść, bo jest zajęta. Tu nie ma czasu na takie rzeczy. My tutaj... jesteśmy bardzo zapracowani. Wszyscy. Jak tam, poprawiłaś se? A nie możesz... zmienić kanału? Dlaczego? Dziwne. Dziecko! Co ten kibel taki brudny ciągle? Wiesz co, to zadzwoń. Pod tego ten pieśla robactwa, skoro tak bardzo to przeżywasz. O, poszedłeś do Danielka, super. I czemu kładziesz na podłogę? Kurczę, dzieci, sprzątajcie po sobie, bo tutaj... O, ludzie. Co mu się tak tyś... Aha, bo on jest chory. Jak oni są chory, to chyba im potrzeby spadają szybciej, tak mi się wydaje. O, patrzcie, jeszcze to mu zrobimy. On tu ma w ogóle te ciastka nadal. O, rany. O, rany. To niech sobie dzieci zjedzą. O, właśnie chciałam, żeby nie uszedł majster. Weź ucz go tej wyliczanki na przykład. Tak. Natasza. Czy teraz możesz zmienić kanał? Nie, może tylko oglądać film. O, jest. Oglądaj. Zmień kanał na kanał smakoszy. Chcę, żebyś sobie podniósł gotowanie. A ty jak tam ogarniasz? Chyba, że wiesz, zadzwonisz do pracy, że jesteś chory. Może tak zrobimy. Bo w sumie jest chory, nie? Zaraz zobaczymy. Ale to musisz zrobić szybko, bo zaraz... Ale zaraz! Ty masz dzisiaj wolne! To nie dzwoń! Ale ja jestem ogarnięta, naprawdę. O Jezu. Dobra, zmyj tą podłogę do końca. I wyczyśnij prysznic. A tutaj biedactwo, nie masz co ze sobą zrobić. Chodź tutaj. Aha. Co ty tu robisz? Weź sobie idź. Z mojego domu. Kto cię tu zapraszał? Weź to podaj. Te ciastka niech sobie dzieci zjedzą. Matka jedyna, jak... Już po prostu nie ogarniam. Jak wam idzie? Urocze. I w piżamkach siedzą sobie. Dobra. Niech się bawią. O, Nataszka też sobie może przyjść zjeść ciasteczko. Aha, Stachy już leźnie. No co, mamy 17, może spróbujemy zrobić to przyjęcie noworoczne. O, znowu pies nam się zlał. O, jest. No nie, już go nie zganimy. Charyzmy się uczy dzięki temu. Jutro o 18 urodziny. A Berenika za 2 dni. To wiecie, na co pora przyszła. Mamy kolejne dziecko! Co z tego, że nie wyrabiamy? To nie ma znaczenia, naprawdę. Nie wolno siedzieć na podłogę, Bąbel. Aha, ale go zganiłeś? Weź to posprzątaj. Gdzie jesteś, mały? Coś byś zjadł, myślę. Kurczę, bele. O, tutaj jest dobra. Idziesz wziąć go? Tak. Jutro o 10, super. No dobrze, nakarm go. A ty mogłabyś nakarmić
Ale cypiana. Dobra, gdzie jest Brenika? Zobacz, co tu jest. Nasz dobry przyjaciel, pingwin. O, kochany pingwinek. What? Daniel właśnie wyrasta z niemowlęcia i staje się małym dzieckiem? Aha. Ej, słodki. No cóż, troszkę nas zaskoczyły te urodziny. Myślałam, że... Znaczy, nie pamiętałam tego komunikatu. On by chciał siusiu. No to od razu. Och. Kto jest wolny? Ty jesteś wolna, oprócz Lido. Co byś chciała? Mieć niemowlę. Okej, będziesz miała. To od razu go ucz. Nie będziemy dać jej czasu. A ty jak tu już jesteś, to sobie prysznic. Gotowe danie, chcesz zjeść? Weź to zostaw. A gdzie jest Cyprian? Czy on dostał jeść? Nie dostał jeść, posadziła go i nie dała mu jeść. Oj. Podaj mu jeść. Ale słodki. Cyprianek. O, ta dalej z tymi karaluchami. Dziecko, proszę cię, zajmij się czymś pożytecznym w tym domu. Skorzystaj sobie. Weź sobie jeszcze ciastko. Wezwałam tego tępiciela robactwa, więc... powinno zaraz ten... wyrzuć to. Potrzebujesz tej pracy? Nie. Wszystko masz zrobione. Możesz, nie wiem... pobawić się chwilę z psem. On też ma niedługo urodziny, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Ty tutaj uczysz małego, tak? Okej. No i już jest szczęśliwy, więc ty sobie idź weź prysznic. Albo czekaj, może to opróżnić najpierw. Opróżnij. Weź prysznic. Ty idziesz do pieska. Natasza. Natasza się myje. I ona mogłaby trochę popracować sobie tutaj. Weź jakieś zasłon... Albo nie. Weź produktów masowo opuszczonymi się dla dzieci. Możesz go przytulić. Jeszcze. O, właśnie zapomniałam o Cyprianie. Boże, jak dobrze, że moje dzieci ogarniają wszystko lepiej. Nie! Chodź posprzątaj. A ty zrób siusiu. Nie! Nie! Daj mu zrobić siku. W ogóle, która godzina już jest? Powinien iść spać. Więc i tak go wróż do końca. Wiem, że jest wyspany, ale trudno. Co się stało? Czemu ty tak płaczesz? Dziecko kochane, jesteś taka chora. Idź spać już. Tyle ci powiem. No i nie będzie ci tej imprezy, moi drodzy. Wszyscy są chorzy i jest za dużo ogarniania, powiem wam. Dlatego sobie odpuszczę już tą imprezę noworoczną chyba. I tak mi tutaj wszystko nie wychodzi, więc to nie ma sensu. No nie płacz już, przecież ten... zadzwoniłam po tego od robactwa. Weź go pożegnaj. Dobra, rachunki zapłacone, wszystko ogarnięte. Skorzystaj sobie. No! I wszyscy ogarnięci. Nareszcie. No, powiem wam, że jest trochę roboty przy tym. No,
Ale dobrze. Myślę, że sobie skończymy właśnie ten odcinek już. Nataszka. O, tutaj jest zajęte wszystko. Musisz poczekać chwilę. Może podejdź tu. Możesz chwilę pobawić się z psem. O, tu już masz wolne. Super. To sobie skorzystaj. I też idź spać. No i co, będziemy kończyć odcinek w takim razie. Nie było źle. Znaczy, było tak sobie. Jest coraz ciężej z tymi dziećmi i z ogarnianiem całej rodziny, bo już mamy prawie pełną chatę. A jeszcze jutro dojdzie nam kolejny niemowlaczek. Jestem bardzo ciekawa, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, bo już mamy trzech chłopców i tylko jedną dziewczynkę, więc... Jestem ciekawa, czy w końcu trafi się kolejna. No i tak, mam urodzinki jutro na pewno Cypriana. Zobaczymy też, co z niego wyrośnie. Także na dzisiaj to byłoby już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się oraz słyszymy w kolejnym odcinku. Pa, pa!